Podopieczni Jaworskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka otrzymali w prezencie nowy plac zabaw, który powstał w placówce w ramach projektu Radosny Start, realizowanego przez powiat jaworski. Plac zabaw powstał w ramach pozyskanych środków z Unii Europejskiej z projektu Radosny Start. Dla przypomnienia, w tym roku pozyskaliśmy około 500 tysięcy. W ramach tej kwoty zrobiliśmy ten nowoczesny plac zabaw za około 35 tysięcy. Cieszymy się z tego faktu bardzo mocno, tym bardziej, że taki procent jako starostwo powiatowe mogliśmy dzisiaj dostarczyć i przekazać naszym kochanym podopiecznym. Na placu zabaw jest wszystko, czego maluchy potrzebują do dobrej i bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu. Był to dzień wielu wrażeń, począwszy od zmagań sportowych, kończąc na tych kulinarnych. Z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole przygotowaliśmy tak zwany Dzień Zdrowia, czyli dzień sportu połączony z Dniem Zdrowego Żywienia. I to, co tutaj widzimy w tym momencie, to są produkty, które przygotowały nasze dzieci w swoich klasach, dlatego są one podpisane, kto co zrobił, żeby było i smacznie, i zdrowo. I to oglądamy tutaj, natomiast na boisku dzieci miały taki tor przeszkód i wybieraliśmy najlepszego sportowca roku 2016-2017. Tuż po otworzeniu placu zabaw wręczono także dyplomy za osiągnięcia w konkursach sportowych.